Dobra, gotowe? Nie do kamery oczywiście, proszę. Okej. Wspominałem ten dzień, jak gdyby wczoraj. Rok 2008, dworzec centralny w Warszawie, przejście podziemne pomiędzy peronami. Spaceruje tamtędy pewien młody Amerykanin, który dopiero co przyjechał z lotniska. Nagle zatrzymuje się, bo widzi na ziemi książkę leżącą grzbietem do góry. Napisane jest wyraźnie: zły. Autor: Leopold Thurman. Książka leży obok mężczyzny, który gra na gitarze. Myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła nas już. I ten Amerykanin powstrzymuje tego człowieka od gry i mówi: słuchaj, przepraszam, że pytam, ale dlaczego masz tę książkę tutaj, teraz, obok siebie? Gitarzysta odkłada instrument i mówi: no, przecież to jest zły. Każdy w Warszawie zna złego. Ty nie znasz? Ten Amerykanin śmieje się ze zdziwieniem i mówi: a wiesz, że tę książkę napisał mój ojciec? Tym Amerykaninem, który właśnie przyleciał do Warszawy, jest Matthew Thurman. Amerykanin, syn polskiego pisarza Leopolda Thurmana. Tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż nocą, śnię o tej chwili. Wrócisz ty, miłość twa, wróci dzień. Będziesz znów blisko mnie. A może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż nocą, śnię o tej chwili. Wrócisz ty, miłość twa, wróci dzień, będzie znów blisko mnie. Stworzył ciekawą powieść sensacyjną. No, przypomnę, że to była pierwsza tego typu powieść w powojennej Polsce. Thurman wyraża wdzięczność Warszawie za to, czym wówczas była i jak wielką szansę dla pisarza stanowiło właśnie to miasto, tak wyjątkowo sponiewierane, tak wyjątkowo zniszczone, z tak fascynującą historią. Zły wywołał sensację w takim sensie, że opowiadał o Warszawie, której nie ma. Został wydany w grudniu 1955 roku, trafił do sprzedaży już w styczniu 1956, no, zniknął natychmiast z rynku. Był wydawany potem jeszcze parokrotnie. Ukazał się tuż przed Odwilżą, zresztą tą jaskółką odwilżową był ten zły, w bardzo dobrym momencie. Być może, gdyby się ukazał później, Thurman byłby już zmarnowanym pisarzem. Takiej książki jak Zły w polskiej literaturze tamtych czasów nie było. Tam w ogóle ani razu nie pada słowo partia. Natomiast jeśli chodzi o to, czym jest zły w polskiej historii, w historii polskiej kultury popularnej, to jest to pierwsza opowieść o superbohaterze. Ja się urodziłem w Warszawie i przeżyłem pierwsze 30 lat z przerwą na wojnę, czy tam 35 lat z przerwą na wojnę w Warszawie, prawda? I ja tą Warszawę, mam wrażenie, znałem i kochałem taką, jaką była. No, po moim wyjeździe z Polski w 65 roku na pewno nawarstwiła się dosyć inna Warszawa. Ja myślę, nie tylko fizycznie, ale nawet i psychicznie. I tej Warszawy ja już nie znam, albo znam ją bardzo słabo. Znam ją z wyobrażeń, daleko bardziej niż empirii. Akcja złego zaczyna się sceną w aptece, do której przychodzi Marta Majewska. Kupuje tam leki. Wychodzi z apteki i zatrzymuje się na środku Placu Trzech Krzyży, gdzie wtedy, w połowie lat 50. był przystanek autobusowy. A obok przystanku w książce mieści się kiosk Juliusza Kalodonta. To właśnie Kalodont stanie się jednym ze sprzymierzeńców tytułowego złego, walczącym o dobro w Warszawie. Kiedy Marta zostaje napadnięta na przystanku przez grupę chuliganów, ratuje ją z opresji, no właśnie, kto? Jakiś cień, nadczłowiek, nieuchwytna siła. Człowiek o białych, jarzących się wręcz oczach. To tutaj pierwszy raz spotykamy się z tytułowym złym. Znajdujemy się w miejscu, które jest ikoniczne
dla powieści Złego, ponieważ odgrywa jedną z głównych ról w tej książce. Jesteśmy na zapleczu Placu Trzech Krzyży, nieopodal miejsca, w którym Juliusz Kalodont prowadził swój kiosk. I za moimi plecami widzą Państwo mural Złego z powieści Leopolda Tyrmanda. Pomysł na mural Złego powstał w Stowarzyszeniu Stacja Muranów, które zajmuje się inicjowaniem warszawskich murali. Zły jest powieścią ikoniczną i kultową dla Warszawy, a odnieśliśmy wrażenie, że nie jest w wystarczający sposób upamiętniony w przestrzeni miejskiej miasta. Ten projekt, można powiedzieć, jest takim naszym dzieckiem od samego początku do końca, ponieważ to właśnie w stacji Muranów powstał pomysł na jego realizację. Warto dodać, że ten mural nie powstał za pieniądze miejskie czy publiczne, a powstał dzięki przeprowadzonej akcji crowdfundingowej. My całą akcję crowdfundingową przeprowadziliśmy pod hasłem Pomóż Złemu wrócić do Warszawy. Jednym z największych problemów, z jakimi musieliśmy się zmierzyć jeszcze przed rozpoczęciem zbiórki, było znalezienie właściwej ściany. Proces ten trwał ponad pół roku i naprawdę nie było to łatwe, ale dzięki wsparciu Instytutu Głuchoniemych możemy do dzisiaj oglądać mural. Niedaleko Placu Trzech Krzyży, w budynku Imki na Konopnickiej 6, 2 kwietnia roku 1954 Tyrmand przerywa pisanie swojego dziennika, by zabrać się za pisanie powieści. Chociaż za oknami tego budynku Warszawa wygląda tak samo, to pod palcami na klawiaturze stolica w obu tych utworach wygląda zupełnie inaczej. W momencie, kiedy Tyrmand napisał Złego i ta książka stała się bestsellerem, to środowisko się oburzało, że no jak to, przecież to jest literatura popularna, to w ogóle... Jak to jest możliwe, że to jest tak ciekawe dla czytelników? No, jedna z głośniejszych recenzji Złego, którą napisał Iwaszkiewicz, no, brzmiała, że to jest trendowata naszych czasów, co Tyrmanda bardzo zabolało. Nie widział siebie w machinie propagandowej komunistycznego państwa i dlatego zdecydował się na powieść sensacyjną. Powieść sensacyjna jest kluczem do sukcesu, który jest niepodważalny, a jedyny sukces niepodważalny w literaturze to jest sukces czytelniczy. Pokazywał prawdziwą Warszawę. Warszawę z tamtego okresu, która była super ciekawa dla młodych ludzi przede wszystkim. Oni nie chcieli czytać produkcyjniaków, oni nie chcieli czytać powieści o wzorowym pracowniku fabryki, na którego czeka żona w domu, która zajmuje się wszystkim, co należy, a jednocześnie jeszcze pracuje, gdyż też bierze udział w odbudowie stolicy. Nie tylko to się spodobało czytelnikom, że bohaterowie są tacy amerykańscy w pewnym sensie, komiksowi, no taki książka popkulturowa bardzo, ale też to, że zobaczyli Warszawę, którą pamiętają i Tyrmand tak właśnie to chciał skonstruować, do tego chciał nawiązać. Zresztą część rzeczy udało mu się przemycić, to jakoś przez oko cenzora, być może zafascynowanego samą historią, przecież nie krótką, przeszło, ponieważ udało mu się przemycić chociażby przedwojenne nazwy ulic. Panie Grzegorzu, spotykamy się w miejscu wyjątkowym na mapie Polski i Warszawy, w Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też z innej okazji. Równie wyjątkowej, bo rozmawiamy o Leopoldzie Tyrmandzie, warszawiaku, człowieku, który Warszawę też gdzieś tam w literaturze unieśmiertelnił. A pan, zdaje się, rusza śladami Tyrmanda. Jest nawet taki pomysł i taki projekt takiego spaceru śladami Tyrmanda, podróży przez Warszawę. Proszę powiedzieć, skąd się to wzięło i co mamy tam zobaczyć? 100 lat temu urodził się Leopold Tyrmand, całkiem niedaleko. I powstała taki pomysł, taka idea, żeby zrobić przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda. No właśnie, jaka jest ta Warszawa Tyrmanda ze Złego? No to jest Warszawa, faktycznie to jest Warszawa nostalgiczna w dużym stopniu. To jest Warszawa z tych marzeń o Warszawie, z tych wspomnień o Warszawie. A z drugiej strony jest sporo takich miejsc, które ciągle jeszcze istniały. Istniały zresztą do lat 60. Dzikie pola. Tu na Woli, niedaleko zresztą, gdzie jesteśmy, one istniały do lat 60. Były miejsca, gdzie właściwie nie należało się, nie należało przychodzić. Te wszystkie
te wszystkie przygody, które mogły spotkać z ofertą cegły do kupienia, czy te wszystkie bazary, do których był, gdzie ubierał się, gdzie kupował te rzeczy. Jeszcze niedawno to wszystko było. To jest miasto, które no naprawdę, to niektórzy mówią taką banalną rzecz, że powstało jak Feniks z popiołów i to miasto powstało jak Feniks z popiołów. Nawiasem mówiąc, jest jeszcze jedna taka ciekawostka, bo pan to wie lepiej ode mnie, ale w Paryżu Tyrmand grał w koszykówkę i jego drużyna zdobyła pierwsze miejsce i dostał nagrodę od Le Corbusier. Był pod ogromnym wrażeniem, wspomina tego Le Corbusiera. No ale przecież idea Le Corbusiera po wojnie była taka, żeby wyburzyć całkowicie to miasto i zbudować od początku. No i właśnie, i tu mamy ten paradoks. Ten wspaniały architekt, ta wizja i wspomnienia Tyrmanda. Super. Dziękuję bardzo. Opowiedział o Warszawie lat 50. najlepiej chyba ze wszystkich. U niego jednego znajdujemy to, co było istotne najistotniejsze dla ówczesnej sytuacji Warszawy. Mianowicie to, że było to miasto, dzisiaj byśmy powiedzieli postapokaliptyczne, że to była dekoracja jak z filmu z science fiction. Te wszystkie detale, które zapisał Tyrmand z tej nienormalnej sytuacji, tylko u niego są zapisane. Życie wielu set tysięcy ludzi na terenie miasta faktycznie unicestwionego, to się wydarzyło raz w całej historii nowoczesnej Europy. W Pompejach nikt nie próbował żyć po wybuchu wulkanu. A w Warszawie owszem. Pisał Złego jako hołdy dla miasta, tego miasta, który został po wojnie, tego zburzonego, brudnego, nie jak socrealistycznej powieści, odbudowującego się dzięki sile narodu i władzy. On zobaczył zniszczone kamienice, kurz na chodnikach, brak chodników. Absolutnie nie akceptował chorych planów budowy totalitarnej stolicy, w której miały dominować budowle manifestujące siłę ideologii komunistycznej, takie jak Pałac Kultury, który ciągle jeszcze stoi w Warszawie, takich jak Komisja Planowania na jego ulubionym Placu Trzech Krzyży. Na szczęście komunistom bardzo mało wychodziło z ich planów i Warszawa dzięki temu wygląda nie tak beznadziejnie, jakby mogła wyglądać. Parokrotnie na kartach Złego odbywają się szalone pościgi ulicami Warszawy. Te pościgi odbywają się oczywiście tym pięknym, czerwonym autobusem. Dlaczego taki zabieg? Oczywiście po to, żeby podczas tej szalonej podróży pokazać Warszawę. Jesteśmy na starej hali napraw autobusów na terenie miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Tutaj przez dziesiątki lat naprawiono najpierw ogórki, później karusy, na koniec Solarisy, a w tej chwili to miejsce jest zajezdnią dla najstarszych zabytkowych autobusów warszawskich, których jest tu ponad 30. Chausson jest jednym z najstarszych autobusów w naszej kolekcji. Ten egzemplarz pochodzi z 1950 roku i jest przedstawicielem bardzo znanej i dużej partii autobusów, które trafiły do Polski bezpośrednio po wojnie. Wojna miała to do siebie, że zniszczono cały potencjał przemysłowy Europy, za wyjątkiem dwóch krajów, Francji i Czech. I właśnie we Francji powstawały od 1946 roku bardzo nowoczesne czasy autobusy Chausson. I te autobusy, które były najnowocześniejsze w Europie, były namiastką tej normalności wracającej do życia. I tak jak niedawno jeszcze wprowadzane były autobusy niskopodłogowe i słyszało się, że ludzie czekają, starsi ludzie szczególnie przepuszczają stare Ikarusy wysokopodłogowe, czekając na niskopodłogowy autobus, tak wiadomo, że wtedy ludzie czekali na szosony, dzieciarnia na przykład chciała się przejechać, jeździli w kółko,
no było to coś istotnego w rozwoju i odbudowie miasta. W każdym mieście system komunikacji miejskiej jest czymś na kształt układu krwionośnego, może nerwowego. W mieście, w którym nie ma transportu prywatnego, system komunikacji publicznej jest najważniejszy. Wszyscy są skazani na życie, jak to określał Tylman, tramwajowe. Jak wychodzisz w Genewie z dworca czy z lotniska, podjeżdża tramwaj numer 24 i on cię gdzieś wiezie. Tam, gdzie wiózł cię przed pierwszą wojną, po Warszawie, nikt normalny nie wie, jak jeździ 107. Nikt. A to jest autobus, który jest ważny dla akcji złego i ważny jest dla całej tej historii, kultury i tego miasta. Nikt nie wie. Ja nie potrafię. Całe życie, znaczy w dzieciństwie jeździłem do dziadków, teraz nie wiem, gdzie jedzie. W naszej budzie głupie ludzie i cwaniaki i pętaki, same dranie też mądaki. Jeden za to nie jest matą, ale męczę ci to właśnie ja. Tyrmand wiele uwagi w każdej swojej książce, a na pewno najbardziej w Złym w Dzienniku, poświęca małym miejscom, to znaczy bramom, ulicy, knajpom, restauracjom, przeróżnym miejscom, w których bywali ludzie. Dlatego, że dla Tyrmanda bardzo ważne było zachowywanie tej relacji codzienności. A to była codzienność Warszawy, nie ta, którą kreowała partia mówiąca o tym, że są sami praworządni obywatele. To jest nieprawda. To nie Tyrmand wymyślił tych chuliganów, oni byli naprawdę. Ta codzienność, to gdzie my widzimy siebie, jest bardzo ważna i bardzo ważne jest to, żeby to zachować dalej. Też stąd dzisiaj mówimy o tym, że to jest najlepszy kronikarz wojennej Warszawy. Wunderkind okaz, typek na pokaz, cuduś kawiori osoś. Kantuś spinozuś, nasz cudowny bubuś, to ja właśnie... Powieść Zły zawiera sławne inwokacje. I z tej inwokacji można się dowiedzieć, że nie tak dawno temu bramy właśnie ratowały ludziom życie. Możemy się domyślać, że dawały schronienie w czasie łapanek, w czasie okupacji niemieckiej, a także, że były punktami oporu w czasie Powstania Warszawskiego. O ile okupacja niemiecka była tematem, o którym można było mówić, w 1954 roku Powstanie Warszawskie było tematem zakazanym. Takich rzeczy, takich przykładów jest wiele. Cała postać Juliusza Kalodonta, bohatera powstania, cichego bohatera Powstania Warszawskiego, jest właśnie taką grą z cenzurą. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby 10 lat po powstaniu ktokolwiek w Warszawie nie myślał o tej hekatombie każdego dnia. Każdego dnia ludzie chodzili po miejscach pochówku, po ruinach, po miejscach, na których były jeszcze napisy z czasów wojny, czy tuż powojenne. To było, te rany ciągle krwawiły, prawda? O tym jest też Zły. Przyziemnym realistą jako pisarz, prawda? Ja umiem tylko pisać o tym, co ja sam doświadczyłem, przeżyłem, znam. Ja nie umiem stwarzać rzeczy, których nie znam. U
Ulica Próżna w Warszawie niedaleko Placu Grzybowskiego. Po jednej stronie wyremontowana, reprezentacyjna, ale po drugiej bardziej chyba przypomina tę Warszawę, którą Tyrmand opisywał w Złym. Wówczas te okolice ulicy Próżnej, ulicy Bagno były bardzo miejscem niebezpiecznym. I właśnie tutaj siedzibę ma spółdzielnia Woreczek prezesa Filipa Merynosa. Z pozoru bardzo legalna, a w rzeczywistości przestępcza sieć, w której Filip Merynos jest prezesem i trzęsie światem przestępczym całej Warszawy. On bardzo chciał poznać to środowisko chuligańskie, przestępcze, które wtedy w Warszawie miało się świetnie. Do tego stopnia, że nawet był aresztowany przez chwilę przez milicję. Żądano od niego wyjaśnień, dlaczego on chodzi i jakby zaczyna wchodzić w takie środowisko niebezpieczne, skoro jest przecież porządnym literatem czy dziennikarzem. Poza tym opisywał miejsca szczególnie znienawidzone przez władzę ludową, to znaczy to wszystko, skąd ci ludzie się wywodzili. W jakiej części Pragi teraz jesteśmy? No, w tej takiej najbardziej charakternej Pragi, czyli okolice Bazaru Różyckiego. Miejsce, które kiedyś tętniło życiem i bogactwem ludzkich charakterów, zachowań, czyli tego wszystkiego, co wpisywało się w smak no, tej dawnej, przedwojennej Warszawy. No właśnie ta mityczna, dawna, przedwojenna Warszawa, wiedzieć czym ona była. Na przykład te intonacje warszawskie, gwara warszawska, ta przedwojenna. No, intonacja była w zasadzie zmienną, bo intonowało się w zależności od okoliczności, w jakich człowiek się znalazł. Warszawa była takim tyglem kulturowym. Tutaj mieszkali i katolicy, mieszkali protestanci, mieszkali Żydzi, mieszkali prawosławni. To wszystko były grupy, które coś ze sobą do klimatu Warszawy wnosiły. Wnosiły także elementy gwary warszawskiej. Tutaj na Pradze częściej słyszało się rusycyzmy, z tego względu, że z głębi carskiej Rosji tutaj właśnie dochodziły tory kolei żelaznej. Z kolei na Woli było mnóstwo germanizmów, choćby z tego względu, że tam jednak największa ilość fabryk, tych przemysłowców, tych fabrykantów, którzy przyjeżdżali z Prus, przyjeżdżali z Austro-Węgier, no i tym językiem się po prostu posługiwali. Czyli obalamy ten mit, że była jedna gwara warszawska, jeden słownik znany dla każdego warszawiaka. Gwara była jedna, aczkolwiek gwara to był nie tylko język, to nie były tylko słowa, to było coś więcej. Gwara to był styl życia, poszanowania ludzi, stosunku do tych ludzi, czyli te wszystkie cechy, które generalnie składały się na pojęcie warszawiaka. I o tym trzeba pamiętać. Jak tutaj szliśmy, pan wspominał, że oczywiście możemy wejść jakieś podwórze, ale trzeba będzie spytać, czy można, czy to wynika właśnie z tego jakby szacunku dla lokalnych mieszkańców? Tak, to wynika. I tutaj wiele osób, z którymi się spotykam, które przychodzą na spacery, nawet przewodnicy, którzy jak gdyby podejmują to wyzwanie zwiedzania Pragi, ulicy Brzeskiej, nie zdają sobie z tego sprawy i czasami kończy się to różnie, nie zawsze tak, jakby chcieli. No, mieszkańcy jednak mają swoje niepisane prawo do prywatności. To jest tak, jak się wchodzi do kogoś do domu. No, z reguły warto się z kimś przywitać, powiedzieć coś miłego, uśmiechnąć się, a nie wchodzić z buta i oprowadzać grupę, nie licząc się, że siedzą na ławkach, przy stolikach, na krzesełkach mieszkańcy, ludzie, którzy tutaj żyją od dziesiątek lat. To są pokolenia. Alejami wyczapkany szedł się jakiś gość. Facjata niby owszem może być. I nagle potknął się o kamień, rycząc: o psia kość, jak oni mogą w tej Warszawie żyć. I ciut nie zalała mnie zła krew, więc go naperłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, on reodziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwajaka dla warszawiaka, który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pis. O czym są piosenki, które grasz? O czym? Te przedwojenne zwłaszcza. Oprócz tego, że są prawdziwe, to jakby miłość, zdrada, walka. Życie. Życie, właśnie. Każda bliska swój ogonek chwali, więc o czym są te piosenki? O Warszawie.
jaka piękna była, jaka jest. Te piosenki są o ludziach, którzy żyją w Warszawie, czyli charakter warszawiaka. No właśnie, trochę cwaniak, trochę szpaner, trochę swojskiego aromatu, trochę wschodniego, bo jeśli mówimy o tym, co się nazywa piosenką warszawską, to jakoś tak niechcący nawet myślimy albo czujemy dwudziestolecie, prawda? To jest był czas, w którym to się ukształtowało. No, a chwilę wcześniej jeszcze carat, prawda? I po którymś powstaniu nawet w Warszawie nie wolno było śpiewać publicznie po polsku, więc ta wschodnia nuta, ten wschodni aromat, ten zaśpiew, u Grzesiuka też to słychać. Na pewno te piosenki są epickie, czyli opowiadają bardzo często historię. Czarnej Mańki, Hanki, Felka Zdankiewicza, prawda? No, oczywiście te historie często są koloryzowane, no tak jak po prostu wszystko na potrzeby show biznesu, że tak powiem. Ale nawet niekoniecznie show biznesu, po prostu wykonania dla sąsiadów, chociażby, prawda? Opowiadane są w jakiś szczególniejszy sposób. O czym jeszcze? No, te piosenki są oczywiście uczuciowe, są o miłości na pewno. Bardzo często ten temat jest podjęty i to w taki różny sposób. Niekoniecznie tylko i wyłącznie w taki, że właśnie po prostu on ją kocha, ona go nie bardzo i go gdzieś tam porzuciła. Nie, nie. To są różne rzeczy, często niejednoznaczne, jak choćby w tej wspomnianej piosence o Hance, prawda? No. Pozbawił ją życia, ale chyba ją kochał. No. Przewrotnie. Przewrotnie, ale no musiał tak zrobić, bo właśnie fason i honor. Skoro wszyscy wiedzieli, że go zdradziła i puściła go kantem, to on gdyby z nią nie skończył, byłby frajerem ciężkim i już by się mógł na dzielni nie pokazywać. Padło w tej rozmowie, że mówili, że Praga nie jest tak niebezpieczna, jak się mówi, tylko to po prostu chodzi o pewien charakter i tak dalej. Ale czy Praga w czasach Tyrmanda, w latach 50., ten tutaj region, czy to faktycznie było miejsce niebezpieczne? Praga po wojnie była takim rezerwatem. Powstał film całkiem niedawno, Rezerwat. Nie bez powodu ten tytuł został wybrany. Władza ludowa nie za bardzo inwestowała tutaj w tą stronę, jak nie wyrabiali chłopaki tych planów kolejnych, więc z czasem wielu ludzi, którzy tam się nie wyrabiali właśnie, zechcieli żyć tutaj, bo tutaj odkrywali jakąś swobodę, znajdowali swoje miejsce. Myślę, że to jest prawdopodobne. Całkiem niedawno tutaj na tej ulicy widziałem, jak zakrwawionego gościa goniło dwóch innych. Wszyscy byli w klapkach, o coś chodziło, jak dobiegli tam w pobliże kamer, to pościg ustał, żeby nikt nic nie widział, o co chodziło. Jeden miał torebkę foliową małą w ręku, nie wiem, co tam było, ale wszyscy patrzący na to, bo nie byłem jedynym, było jeszcze jasno, wiedzieli, że nie należy się mieszać za tej sprawy. No ludzie szukają czegoś prawdziwego, nie? I czy ty widzisz coś takiego, że ludzie zapuszczają się na Pragę, bo po prostu chcą tu coś zobaczyć, wiesz? Chcieliby tutaj coś przeżyć, zobaczyć, zrobić chociaż zdjęcie. No właśnie, co tutaj takiego jest? Unosi się w powietrzu. Ludzie tutaj są, żyją swobodą i żyją wolnością. Na granicy bezprawia albo nawet poza tą granicą. Jak gramy tutaj, zdarzy się czasem, kiedy ktoś ogląda na przykład serial i mu się nie podoba, że akurat o tej godzinie ktoś muzykuje, mimo że to stara muzyka warszawska, to potrafi rzucić cebulę z góry zupełnie bezpośrednio i nie wzywa Straży Miejskiej. Gdyż kapować nie wolno, odegrać się wolno. Słowa Stanisława Grzesiuka. Dzisiaj jest dzień porachunku. Z 50 tysięcy ludzi, którzy przyjdą jutro na stadion, jeden ma tam pozostać. Na ziemi i bez życia. Ma to być człowiek, który wam zatruł życie w tym mieście. Wiecie, kto to jest? Wiecie! To jest zły! Przed jakimi trudnościami stoi scenarzysta, próbując przełożyć to na język teatru? To jest dość proste, ponieważ ta powieść jest dość dobrze skonstruowana. Wystarczy po prostu wyrzucić połowę wątków i reszta sama się pisze, samo się gra. Tak barwnych postaci nie sposób jest. Ona jest tak naprawdę niemożliwa do zepsucia.
Ja myślę, że to jest tęsknota do korzeni, do tożsamości, że chcemy wiedzieć, gdzie mieszkamy. Chcemy, żeby bohaterowie literatury, czy filmów, czy spektakli teatralnych chodzili po tych samych ulicach, po których my chodzimy, żeby opowiadały nam sceny i filmy i kina o naszej rzeczywistości, o tym, kim jesteśmy. A zły, no to był no tak, no przed Hibnerem dyrektorem Teatru Powszechnego był Hanuszkiewicz i on wystawił tam lalkę. To myśmy wystawili złego, bo to są dwie najbardziej warszawskie powieści. I to jest naturalne, że teatr najbardziej warszawski ze wszystkich teatrów na świecie, czyli ten, który mieści się na Pradze, w tej gorszej części miasta, że ten teatr powinien grać te teksty o... Powinien kontynuować, mówiąc górnolotnie, sen o Warszawie, bo my wszyscy chcemy go śnić, tak jak tutaj mieszkamy. Na ogół jest tak, że wydaje nam się, że te miasta, o których czytamy w powieściach Agaty Christie, czy ja wiem, Jamesa Joyce'a, czy Welbecka, Paryż, Londyn, że te wszystkie miasta są fascynujące, tajemnicze nazwy ulic, tajemnicze zakamarki. Tam jest prawdziwe życie, tak jak kiedyś napisał Kundera, życie jest gdzie indziej. I to było dojmujące wrażenie w czasach komunizmu. Mieszkanie, młodość spędzona w tych czasach tutaj, to było właśnie tak, że życie jest gdzie indziej, że nie tyle, że trawnik sąsiada jest znacznie bardziej zielony, tylko ja nie mam żadnego trawnika. Mam jakieś klepisko, i które nie nadaje się do niczego. I wtedy właśnie po przeczytaniu złego właśnie czuję się, że Truman to zwaloryzował, to znaczy on nadał temu wartość, tej hekatombie, która przeszła przez Warszawę, i temu oddał hołd nie tylko ofiarom wojny, powstania, ale też nadał temu wartość. Zły jest jedną z tych powieści, z tych utworów, z tych dzieł sztuki, które określają Warszawę tym, czym ona jest. Czy gdyby panu dzisiaj oficjalne wydawnictwo z PRL-u zaproponowało wznowienie złego, czysto hipotetycznie mówię, tak, czy pan by się zgodził? Absolutnie tak. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, dlatego że chodzi o to, aby książka żyła. Zastrzeżenie byłoby tylko jedno, że nie mogłoby być żadnych zmian w tekście złego. Niech pan nie zapomina, że ja wydałem złego po raz pierwszy w czytelniku, komunistycznym wydawnictwie. Rzecz polegała na tym, aby wydać złego. Wydać złego bez żadnych koncesji intelektualnych, duchowych, moralnych. I został wydany bez żadnych koncesji intelektualnych, moralnych, duchowych. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sperunkach, gdzie życie wre. Hej, tam w kompanii często dowoli. Noc całą Mańka bawiła się. Czy zły wymknie się porucznikowi Dziarskiemu? Czy Olimpia Szuwar ucieknie za granicę? Czy Marta wybaczy Halskiemu? Odpowiedzi na te pytania poznacie, sięgając po powieść Leopolda Trymanda, powieść o człowieku o białych oczach. Ta Warszawa z tej powieści już odeszła, ale czy na pewno? Literatura jest ponadczasowa i te opowieści przekazujemy kolejnym pokoleniom. I dlatego duch złego ciągle krąży gdzieś w Warszawie.